Nosek, super mysz na tropie. I tutaj mamy taką opowieść o właśnie nosku, który jest białą myszką. I to jest taki bohater, który ma 1000 pytań na minutę. On jest ogólnie zainteresowany konstruowaniem różnych rzeczy po to, żeby odbyć podróż, taką przygodę. Zobaczcie, zobaczcie, posłuchajcie. Nad dachami domów w dużym mieście właśnie wschodzi słońce. Jego światło wędruje po szarych ulicach, po których mknie sznur samochodów. Nagle promienie słoneczne natrafiają na zieloną plażę, która ukrywa się pomiędzy wieżowcami. To mały park i w tym parku dzieje się cała akcja. I poznajemy Eryka, to jest ten kaczor, on sobie tutaj wstaje, mówi: o, jaki piękny poranek, i nagle zaglądając za krzaki widzi, że leży tutaj myszka rozpleszczona. Bo tutaj nasz główny bohater, czyli Nosek, znalazł taką rakietę w starej fabryce z zabawek. No i postanowił wyruszyć w podróż, no i tam doleciał tutaj, ale dalej już nie poleci, ta rakieta się zepsuła i nasz Nosek jest bardzo niezadowolony i Eryk, czyli ten kaczor, próbuje mu pomóc. I cała właśnie ta akcja toczy się tak, że Eryk prowadzi go do Wrony, Wrona jest wynalazczynią, najmądrzejszą postacią w tym parku i ona faktycznie ma taki warsztat i różne rzeczy proponuje naszemu Noskowi. I ta przygoda tak się, że tak powiem, na warstwie rozwija, że oni wynajdują różne rzeczy, dzięki którym można się przemieszczać, a to czasem statek, a to właśnie próbują naprawić rakietę, są też pojazdy, samochód, zaraz Wam to wszystko pokażę. Ale chcę Wam też pokazać, bo to jest naprawdę bardzo pomysłowe, że na każdej stronie mamy taką rozpiskę, czyli z czego się składa rakieta i to już są naprawdę fakty, to są informacje, które można zapamiętać i cała ta bajka jest takim właśnie zaglądaniem do środka najróżniejszych rzeczy, a to właśnie rakieta, a to samolot, a to statek, a to samochód. Okazuje się, że to wszystko nie jest takie proste. To, co widzimy z zewnątrz, to jest jedna sprawa, a z czego to się wszystko składa, jak to można skonstruować, czy to w ogóle można skonstruować samodzielnie, to są już właśnie zagadki. Tutaj zaglądamy do tej Wrony, ona ich tam zaprasza do środka. Nasz Nosek jest przeszczęśliwy, bo on uwielbia takie klimaty, no a Wrona ma z kim rozmawiać. Jak hamuje samochód? No to takie pytania, które nasze dzieci no, zadają, bo są po prostu ciekawe. I mamy tutaj rozpisane, jak hamuje samochód przy tym rozdziale. To ona nie jest podzielona na rozdziały, ale ogólnie wiemy, o co chodzi. Najpierw jest jakiś tam pojazd, potem coś kolejnego, więc to wszystko jest rozpisane. Ale to nie koniec, bo to jest książka. To jest wydawnictwo Jedność, gdybyście sprawdzali. Ja całe to opowiadanie jest również słuchowiskiem, które można sobie odtworzyć, ale jak będziecie czytać tę książkę, to słuchowisko zawiera dodatkowe elementy. Tam, gdzie właśnie w książce mamy narysowane takie koło zębate i tutaj one są opisane, te koła ponumerowane, są dodatkowe informacje na tematy takie techniczne. Koło zębate w książce wskaże Ci, która ścieżka na płycie zawiera dodatkowe wiadomości. Super, moim zdaniem bardzo super, więc taka książka, ja myślę, że spodoba się, wiecie, zależy od dzieci, no bo jeżeli macie dzieci wkręcone w samochody, pojazdy i różne takie bajki, to samo przeczytanie tego będzie fajne już dla 3-latka, natomiast takie techniczne informacje, no to już im starsze dziecko, tym więcej zrozumie. I zobaczcie, jeszcze pokażę Wam na końcu, bo to jest też fajne, bo tutaj ta opowieść toczy się, toczy i nasz Nosek poznaje najróżniejsze kolejne postacie. I zobaczcie, zaczynał sam, gdzieś tam wylądował w krzakach zupełnie niechcący, a teraz ma tutaj już całą paczkę przyjaciół, z którą sobie podróżuje i to jest też super, że taką swoją pasją, zaciekawieniem i chęcią przeżycia przygody on zainteresował również inne zwierzaki, więc o przyjaźni tutaj też trochę mamy.